Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. W malejącym ciągu geometrycznym AN mamy A1 to jest minus 2 i A3 to jest minus 4. Ilość tego ciągu jest równy? Zauważmy, że korzystając ze wzoru ogólnego na nty wyraz ciągu geometrycznego, AN to jest A1 razy Q do potęgi N minus pierwszej, czyli A3 można zapisać, że to jest A1 razy Q do potęgi 3 odjąć 1, czyli do potęgi drugiej. No i teraz za A1 podstawiam minus 2, a za A3 podstawiam minus 4, czyli minus 4 to jest A1 razy Q, no ale my A1 to już mamy, czyli podstawmy sobie minus 2 razy Q do drugiej, dzielę stronami przez minus 2, mamy minus 4 przez minus 2, to jest Q do kwadratu, czyli Q kwadrat to jest 2, czyli Q to będzie pierwiastek z 2 lub minus pierwiastek z 2, ale my wiemy, że ciąg jest malejący, dlatego Q ujemne odrzucamy. Jeżeli Q jest ujemne, to ciąg jest niemonotoniczny. Czyli raz jest dodatnie, raz ujemny. Dla Q ujemnego ciąg przyjmuje raz wartości ujemne, raz dodatnie, czyli jest niemonotoniczny, czyli nie może być malejący. Czyli prawidłowe Q to jest pierwiastek z 2, odpowiedź D.